sprzęt do sportów walki DBX Bushido. Dostępny na bushido-sport.pl. Dzień dobry, Kejka, cześć, witajcie. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnych newsach na tym kanale. I słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj krótkie newsy, ale mocne, mocne, bardzo mocne newsy. A także jedna nowość. Także mam dla was najświeższą informację, tylko z tego kanału się o tym dowiecie, bo dowiecie się dzisiaj, co dalej z konferencją i z galą Prime MMA 7. Ale słuchajcie, zanim zaczniemy, to wielkie podziękowania dla was, ponieważ pamiętacie pewnie ostatnio na relacji z gali Cloud MMA 3 powiedzieliśmy wam razem z Ewą Piątkowską, że mamy dla was wyzwanie. Musieliśmy pobić Kamila Łaszczyka w ilości sprzedanych pay-per-view i właśnie to nam się udało, ponieważ słuchajcie, rekord do pobicia to było 18 pay-per-view, które Kamil sprzedał podczas walki z Amadeuszem Ferrarim. A my ten rekord pobiliśmy. Wielkie brawa dla was, jesteście najlepsi. Jeżeli ktoś powie, że ma najlepszą ekipę na kanale, to ja mu powiem nie. Najlepsza ekipa jest na Zajawce. Słuchajcie, sprzedaliśmy 23 pay-per-view, dostałem się oficjalnego maila, także wielkie gratulacje. No i w tym momencie chyba wypada powiedzieć Federacja Cloud MMA, czekamy na walkę wieczoru razem z Ewą. Także 2-2. Ja i Ewa Piątkowska kontra... No, już piszcie w komentarzu, z kim widzielibyście nas naprzeciwko. Czekam na wasze typy. I przechodzimy do newsów. Ale słuchajcie, zanim jeszcze przejdziemy do tych newsów, to szybka wstawka sponsorska. Zapraszam was bardzo serdecznie do obstawiania gali Prime MMA 7, o której zaraz sobie powiemy. Oczywiście można to robić dzięki współpracy Zajawki z legalnymi bookmacherami i tam również przygotowaliśmy dla was wyjątkową ofertę, ponieważ pierwszy zakład jest do 100 zł bez ryzyka. Jeżeli kupon wam nie wejdzie, to kasa wraca do was. Wchodźcie śmiało i rejestrujcie się, jeżeli chcecie obstawiać, a nie macie jeszcze konta. Naprawdę jest to bardzo fajna promka, która gdzieś tam was zabezpiecza w jakiś sposób. I oczywiście pamiętajcie, że grajcie tylko i wyłącznie z głową i tylko i wyłącznie, jeżeli macie ukończone 18 lat. No i co? To teraz przechodzimy do tych newsów. I dzisiaj odcinek, w którym bardzo dużo osób, które w Prime walczą, walczyć będą i ogólnie o tym, co dalej z Prime'em. Także przechodzimy do pierwszego newsa. Pierwszy news dotyczy Wielkiego Bu. Wielki Bu, czyli zawodnik Prime MMA, zawodnik Federacji Cloud MMA, a także zawodnik wielu innych federacji, bo Patryk chyba bije się po prostu na akord. I chyba nie będzie nikomu przeszkadzać to, że Patryka zobaczymy znowu ponownie w oktagonie i to już w ten weekend, ponieważ jak się dowiedzieliśmy dzisiaj z materiału, który Patryk wrzucił do swój kanał, do którego was zapraszam, ponieważ trzeba mu tam dobić parę subów. Zostawcie coś po sobie. Zostawcie jakiś ślad w najnowszym materiale, napiszcie pozdro od Zajawki. I we wspomnianym materiale Patryk powiedział nam o tym, że właśnie już w najbliższą sobotę czeka go kolejne zestawienie. A z kim? Tego sam jeszcze nie wie i tego chyba jeszcze nawet nie wie Federacja. A jeżeli wie, no to na razie jeszcze Patrykowi nie powiedziała. Mamy się o tym dowiedzieć jutro na konferencji. Ja czekam na wasze typy i może będzie to ktoś z 10 zawodników, których Patryk wymienił w swoim filmie. Ponieważ w obym materiale Wielki Bu przedstawił listę osób, którą wy proponowaliście mu jako ewentualnych potencjalnych rywali. A znaleźliście na tej liście m.in. Piotr Bestia Piechowiak, Piotr Szeliga, Bartek Szachta, z którym Wielki Bu ostatnio miał konflikt podczas konferencji gali Cloud MMA 3, a także już ciut bardziej sportowe nazwiska i mocniejsze nazwiska, takie jak Daniel Omielańczuk, Łukasz Parobiec z Grondy, czy może Dawid Załęcki, który, no choć frikiem, to naprawdę kocurem jest. Boże, jakie to było nieskładne zdanie. No trudno, ale wiecie, o co chodzi. A jak już mówimy o Danielu Omielańczuku i pojedynku Wielki Bu Omielańczuk, który gdzieś tam mówiło się o tym, że odbędzie się najbliższej gali Cloud MMA, no to wiemy już teraz, że do takiego pojedynku nie dojdzie. Z tego, co zrelacjonował nam Patryk, były prowadzone negocjacje, ale negocjacje niestety zostały chyba na chwilę obecną zakończone, ponieważ Daniel Omielańczuk zawalczy najbliższej gali Cloud z Kamilem Milną. No walki nie będzie, znaczy nie będzie, no nie oszukujmy się, ja też już wiem, że nie będzie, nie jest to na jakiejś skali negocjacjach. W negocjacjach się trochę wyłożyło, pomimo tego, że ja i on chcieliśmy się bić, to chyba się nie spięło finansowo, czy po prostu się nie spięło? Finalnie no nie będę tutaj już chyba, jak to się mówi, likował, jeżeli powiem, że będzie bił się z Mindą, bo no bo trener Mindy już to oświadczył w internecie. Co nie zmienia faktu, że Daniel Omielańczuk napisał Wielkiemu Bu, że to nie jest temat zamknięty i zawalczą kiedyś o, jak sam wspomniał, pas pogromcy Farmazona. Ale spokojnie, tak czy inaczej jeszcze zawalczymy o pas mistrza pogromców Farmazonów. W końcu będę jakiś pas. Dajcie znać, jak wam podoba się pomysł walki o pas pogromcy Farmazona i dajcie znać, kto według was ten pojedynek wygra, jeżeli walka odbyłaby się na przykład w boksie. No jak już jesteśmy przy gali Prime MMA 7, to czas właśnie przejść do tego, co mówiłam wam na początku, czyli do tego, co obecnie dzieje się w Prime MMA, bo dzieje się bardzo dużo od ostatniej konferencji i do tego, co będzie się działo. Ponieważ jak pewnie wiecie, wczoraj do mediów gruchnęła informacja o tym, że najprawdopodobniej konferencja Prime MMA 7 nie będzie transmitowana na ich kanale, ponieważ na kanał zostały nałożone ograniczenia. A jest to na pewno nie lada kłopot dla Federacji Prime, ponieważ nie tylko nie będą mogli oni streamować konferencji Prime'u, ale także nie będą mogli streamować
streamować najprawdopodobniej gali Prime'u. A mówię tutaj dokładnie o studio i o dwóch pierwszych walkach początkowych, które zawsze są za free. No i słuchajcie, temat wygląda tak, że napisałam do osób z Prime'u i jak udało mi się dowiedzieć, rzeczywiście część prawdy jest w tym, co donoszą media. Jeżeli chodzi o środową konferencję, to odbędzie się ona na pewno, więc jutro konferencję możecie oglądać, ale gdzie, tego jeszcze nie wiadomo, ponieważ nie wiadomo, czy będzie to YouTube, czy będzie to może Twitch. Zobaczymy, jakie rozwiązanie znajdzie Prime i jakie rozwiązanie znajdzie Prime, jeżeli chodzi również właśnie o transmisję studia. Ale niczego się nie obawiajcie, jutro czekają nas naprawdę potężne dymy. I polecam Wam śledzić zajawkę i obserwować, bo mogą tu się dziać ciekawe rzeczy na dniach. A dosłownie przed momentem na Instastory Prime'u wpadła relacja na temat tego, że dzisiaj o godzinie 20 odbędzie się zadyma. I tak jak właśnie możemy się z niej dowiedzieć, zadyma odbędzie się dzisiaj na platformie Prime MMA TV, a nie na YouTubie, więc rzeczywiście ten problem jest. A w tej zadymie zobaczymy uczestników turnieju Gladiatorów, bo właśnie w nim też są zmiany. Jak pewnie wiecie, pojedynek Jakub Lasik kontra Łukasz Magikal miał być pierwotnie zwykłym pojedynkiem, ale z tego, co możemy się dowiedzieć z ostatnich doniesień Prime'u, ten pojedynek został rozbity i będzie on wrzucony do Igrzysk Gladiatorów. Dodatkowo dzisiaj w godzinach popołudniowych federacja ogłosiła ostatniego, 8. zawodnika Igrzysk Gladiatorów i będzie to Push Barber. I dajcie znać, kto według Was z tej 8 ma szansę wygrać te Igrzyska Gladiatorów. Przypominam tylko, że jest to formuła MMA, która gdzieś tam chyba jednak predysponuje do tego zwycięstwa Push Barbera z uwagi na no, dość dużą różnicę masy. Tylko pytanie, czy ta masa zostanie sprytnie wykorzystana w oktagonie. No tego wszystkiego dowiemy się już 13 stycznia na gali w Koszalinie. Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawa gala, gala pełna niespodzianek i emocji. Ja sama się nie mogę doczekać, a tym bardziej, że będę tam i będę tam w narożniku. Będę tam ja i jeszcze jedna osoba, którą dowiecie się w piątek na ważeniu Prime'u. A będziemy w narożniku Marka Jówko, ponieważ po ostatnim treningu, który zrobiłyśmy z Ewą, pisaliście, żebyśmy zostały jego trenerkami i tak też się stało. Także Marek Jówko do walki z Michałem Cichym wyjdzie przygotowany przeze mnie, przez Ewę Piątkowską i przez jeszcze jedną osobę. Słuchajcie, naprawdę będzie dobrze, uwierzcie, to co wrzuciłyśmy wtedy, to była tylko zasłona dymna. Ja myślę, że jakby Marek wszedł do oktagonu z... Kurde, nie wiem, no, nie widzę przeciwnika dla Marka. Powiem Wam, że Marek jest tak... To jest fenomen. To jest fenomen na skalę światową i tego wszystkiego dowiecie się już w sobotę. Słuchajcie, powiemy sobie na koniec jeszcze o jednym zawodniku Federacji Prime MMA, Federacji Fame MMA, Federacji Cloud MMA, a w przyszłym zawodniku Federacji UFC, czyli o Natanie Marconiu. Jak pewnie wiecie, ostatnio Natan Marcoń na kanał Freak dodał materiał, w którym po kolei wyjaśniał różnych influencerów. Bardzo mocno oberwało się w tym materiale jednej influencerce, a mówimy tutaj o Fagacie, wobec której Natan nie szczędził słów. Tylko teraz pojawił się pewien problem. Możemy dowiedzieć się z TikToka Prawo Marcina, do którego Was serdecznie zapraszam. Natan za te słowo może ponieść niestety dosyć przykre konsekwencje. Natan Marcoń może trafić na rok za kratki. Wszystko przez to, że nie trzymał języka za zębami. Co jeżeli ja jestem projektem mojej Wojtka? A co jeżeli nie jesteś prosty k***ką? Fagata, musisz się z tym powiedzieć, że jesteś zwykłą k***ką. Szczerze, gdybym plunął na ciebie, to byłaby to dla ciebie nagroda. Postanowił nawyzywać influencerkę Fagatę, używając dość niewybrednych wypowiedzi. Media sugerują słusznie, że Fagata może go pozwać. I tak, jest to prawda. Tam może domagać się na przykład przeprosin, odszkodowania czy zadośćuczynienia. Jednak mogą go czekać dużo poważniejsze konsekwencje, bo niewątpliwie mogło dojść tutaj do znieważenia. Tak wulgarne wypowiedzi na czyjś temat mogą spełniać znamiona tego przestępstwa. A Marcoń swoją wypowiedź sformułował za pomocą środków masowej komunikacji. Wtedy może grozić mu nawet do roku pozbawienia wolności. W komentarzach pod tym TikTokiem pojawiło się dużo komentarzy, że no przecież wreszcie powiedział prawdę i co wtedy? I te wątpliwości również zostały rozwiane, ponieważ Prawo Marcina odpowiedziało jednemu z użytkowników. Tutaj wstawiam Wam też komentarza. Czy Natan rzeczywiście za te słowa poniesie naprawdę najsurowszą karę i trafi za kratki? No szczerze mi się nie wydaje i chyba mimo całej mojej sympatii do Natana byśmy tego nie chcieli. No bo jednak tego kolorytu do tych freakfightów trochę wnosi, także zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. I słuchajcie, na koniec szybki news, ponieważ ostatnio robiłam wywiad z Pawłem Tyburskim, w którym Paweł naprawdę no nie pozostawił suchej nitki na nikim z Federacji Fame i nie tylko z Federacji Fame. No wiesz, ja się nie poniżę do tego, żeby kurwa mówić, żeby wucham mu matkę czy coś, wiesz, no takimi tekstami. I taki teksty będę kurwa niszczył, jak będę słyszał na konferencji, że ktoś wyjeżdża z takimi tekstami, to albo mu wstanę i w łeb. Po pierwszy pójdzie wiewiór na odstrzał. Pójdę po wiewiór od razu, potem pas, na który moim zdaniem nie zasługuje. Jak chcesz, to chodź, zapraszam drugi raz, dostaniesz pizdę. Michał Pasternak, z całym szacunkiem, bo gdzieś tam do chłopaka oczywiście nie, i to też nie jest żadna rzeczepka. Jestem w stanie z nim wygrać i to, nie wiem, bez jakiegoś większego problemu. Walka z Kubiszynem, to była bardzo dobra walka. Walka z Alanem, to była też dobra walka. I nagle walka szpilki, nagle walka jakaś tam, walka ze mną. I chłopa nie ma. Psycha. Ewidentnie psycha. Gdzieś mówiło się w mediach o tym, że ty w lutym miałeś mieć walkę z Normanem. Walka z Normanem to jest walka na samym szczycie. Nie będzie zawodnika, który ze mną wygra. I
I mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo mogą mówić, że jestem odpowiedzialnym czy coś, ale nikt nie będzie, nikt jeszcze nie widział mnie w wersji takiej, jak wystąpię w kolejnej walce. I właśnie w tym wątku został poruszony temat Normana Parka i Norman odpowiedział zarówno na moją relację, jak i odpowiedział Pawłowi w komentarzu. Oczywiście Paweł nie pozostał Normanowi dłużny i nie tylko w komentarzu, ale również na swoim Instagramie, a potem na TikToka rzucił dla Normana odpowiedź. Kiedy zawodnik UFC boi się bić z tobą w K1, boi się bić z dużą dziewczynką w K1. Łek, tato moje bardzo ego, oczywiście Norman strzeli sobie w kolano tym komentarzem, no ale nic. Cieszę się, że zostaje doceniony, w końcu miała ciężka praca i to, co pokazuje w klatce, robi wrażenie na takich osobach nawet jak Norman. Jestem ciekawa waszej opinii na temat tego pojedynku. Czy uważacie, że taki pojedynek miałby sens? W MMA pewnie nie, chociaż kto wie. Widzieliśmy już jednego freakfightera, który do Normana w MMA wyszedł. Pamiętamy, jak to się skończyło. No ale jednak to K1 mogłoby chyba być ciekawym pojedynkiem. Jestem ciekawa, tak jak mówię, waszej opinii. Piszcie w komentarzach, jak wy to wszystko widzicie. I słuchajcie, na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Na tym kończymy te newsy szybkie, ale mam nadzieję, że treściwe. Mam nadzieję, że wam się podobało. I na sam koniec, żeby nie zawsze od was żulić na początku, to wyżulę od was teraz na koniec. Jeżeli chcecie i możecie i materiał wam się spodobał, to wbijcie na dół i zostawcie suba i łapkę w górę. Dzięki wam bardzo, kochani, że jesteście. Dziękuję za oglądanie tych newsów. Zapraszam was bardzo serdecznie w czwartek na relację z konferencji Prime MMA, na którą będziemy nie tylko z Ewą, ale także jeszcze z dwiema innymi fajnymi osóbkami, a także już potem piątek, sobota, niedziela na kolejne materiały, a potem w przyszłym tygodniu również na wywiady i na odcinek od zera do freakfightera, w którym właśnie zobaczycie, jak wyglądała cała droga Marka Jówko od początku przygotowań do gali Prime. Słuchajcie, trzymajcie się, miłego dzionka wam życzę, miłego wieczorku, jeżeli oglądacie to jeszcze dzisiaj, miłej zadymy i co? Widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć! Sprzęt do sportu walki DBX Bushido. Dostępny na bushido-sport.pl.